Pyrrhus now had neither enemies to fight, nor pressing disputes to manage. It was the first period of prolonged peace that he had experienced in many years. And he hated every minute of it. Men like him are built for war, and they start to break down come peacetime. Pyrrhus was looking for any excuse to rally his men again, and he soon found one. The Greek colonies in Italy had long been regarded as unimportant outposts in barbarian lands, but now they were under threat from the ever-expanding Republic of Rome. When a call for aid came from the city-state of Tarentum, Pyrrhus jumped at the opportunity. All that I could do was try and convince him to stay and enjoy his hard-won peace. "If we can conquer Rome," he told me as he was drawing up his invasion plans, "all of Italy will soon be ours. And if we can defeat the Romans, then Sicily, Libya, and Carthage should be easy pickings." "And when all of these lands are yours, what will you do?" I asked. He replied, "Why, we will celebrate, of course. We will sing and drink and be at ease after all of our troubles." "Then what, pray tell, is preventing us from drinking and passing our time right now, instead of starting yet another war? If happiness and celebration is your goal, my friend, then you have already achieved it." Pyrrhus could give no good answer, but his mind was already set. He would become the liberator of the Greeks in Italy and put the Roman barbarians in their place. However, a raging storm hit our fleet as we sailed for Italy. With his army scattered to the winds, Pyrrhus made landfall near Tarentum with only a fraction of the men that he had assembled. Pokonaj rzymskie siły oblegające Tarent, zanim będą mogły zrównać z ziemią centrum miasta Tarentu. Zbadaj wybrzeża w poszukiwaniu ocalałych ze sztormu. Pyrrhus rozpoczyna w epoce brązu i może utrzymać populację 60 jednostek bez domów. Wyzwolenie lokalnych osad zwiększy limit populacji. Większość armii Epiru została rozproszona przez sztorm i nie dotarła do Italii z Pyrrhusem. Możesz znaleźć resztki tych sił wzdłuż wybrzeża. Jesteś całkowicie zależny od swoich sojuszników w zakresie zasobów. W związku z tym nie możesz szkolić mieszkańców ani budować żadnych budynków poza tymi, które przejmiesz. Im więcej miast Italii wyzwolisz, tym więcej zasobów otrzymasz. Armia rzymska oblega Herakleę, która z pewnością upadnie, jeśli nie wyślesz pomocy. Podobnie jak Macedończycy, Rzymianie posiadają potężną piechotę. Czasami musisz zwalczać ogień ogniem. No i tak, i mają jeszcze potężne machiny wojenne, trzeba wspomnieć o tym. Idziemy od tyłu na Biedronia. To nas interesuje. Dobra, teraz będziemy na Benehilla ich robić tutaj. Dobra. Mamy to. The main Roman army has laid siege to our allies in Heraclea. We will provide you with whatever resources we have. Dobra, co mamy? If you drive these barbarians out of the Galleas. Dobra. Praise the gods. O. The main army has found us at last. Okay. O, będzie wioska. Dobra, tych musimy na razie oszczędzić sobie. Dobra. No, nie wiem co z tymi łucznikami. Chyba przerzucimy ich, żeby bronili tego terenu. Tutaj.
No spróbujemy, zobaczymy, może się uda tymi słońmi tutaj coś zdziałać. Nasze? Mamy, dobra. Co możemy zrobić? No możemy to zrobić, co nam się przyda w sumie. Co jeszcze? Łucznik kompozytowy jak najbardziej, jak najchętniej. Dobra. Dobra, musimy gnać teraz w tym kierunku. Mamy jeszcze jeden statek transportowy? Mamy. Jak tutaj? Udało się, dobra, ale jesteśmy w późnej erze. Dobra, słonie też poproszę tutaj. Dobra. Spróbujemy od razu podbić to. O, mamy wojsko, świetnie. Dobra. Dobra, spróbujemy wysunąć poza wieżę. O, chciałoby się zrobić ten pancerze tutaj. 200 i... Dobra, spróbujemy ich zaatakować tędy. Dobra, co z tym transportem? Mamy mało czasu. Zabijemy się, chłopaki. Będziemy bronić tych pozycji. O nie. We will continue the battle without you. Dobra. Tutaj? Dobra, niech oni sobie krążą. Albo niech oni przejdą tutaj, bo chcemy tą erę i to bardzo szybko. Szkoda, że nie mamy Pyrusa, bo jednak on tutaj jest znaczący. To nam się nie przyda. Tu praktycznie nic się nie przyda, ale te pancerze byśmy chcieli porobić, bo... Tylko jedzą te brak. Prawie rzeczego łuczników będziemy po prostu ewakuować. Dlaczego wy jesteście wszyscy tutaj? Brońcie centrum. Dobra, trochę lekkiej kawalerii się nam przyda. Dobra, mamy to. The time has come. Let us show these decadent colonizers the true might of Rome. With supplies now coming in from so many Greek towns, we can equip our forces with even better weapons. Dobra. No, dobra, wypuścimy ich tutaj. Względu. Dobra. Spróbujemy ich tutaj podejść. Spróbujemy ich podejść z tej strony. Dobra. Spróbujemy najpierw wyswobodzić kolejną wioskę. Robimy trochę łuczników. To jest klucz tutaj raczej do zwycięstwa. Dobra, mamy tą merę. Co my tu mamy? Mamy to.
Dobra, uczucia też by się przydała. No z tym jedzeniem słabo. We have captured another Greek settlement. Oko. The Romans are sending raiders towards our position. We may have to deal with them, unless we want them at our backs when we face the brunt of Livina's army. Ho, ho, ho. Nie wiem, czy to było mądre. Dobra, powrót. Ci się za nami wypuścili. The Romans for generations and would be happy to lend you our support. We ask only that you clear out the Romans occupying our capital. Zasoby sojusznicy poproszę. Tam ich złapiemy. No nie mamy zasobów, więc tutaj raczej zbyt kolorowo nie jest. Ale ich zaraz tutaj przyłatwimy. Dobra, mamy zasoby. No to co, ulepszamy tą kawalerię. Lepsze naparzanko. Się boimy. Sojusznicy, dajcie jakieś wsparcie. Te trzy technologie musimy się zrobić. Dobra, może się powiedzie. Mamy kilku hoplitów, może wyślemy ich tutaj. Ta wioska się obroni. That blasted storm sent us far off. O, miło. We are glad to be reunited with you, tutaj panowie. Nie, no panowie to. Aha, dobra, to możecie sobie tam. Ale tych wyślemy sobie tutaj. No, sojusznicy, dajcie nam coś. Dobra, mamy coś jeszcze? Mamy tutaj tych. Okej, okay, tu katafraktów poproszę. Co my możemy tu zrobić? Aj, nie mamy zasobów. Katafrakty nam wycięły wszystko. Wygląda. Dobra. Dobra, pociśniemy tych tutaj.
też musimy się zabezpieczyć. Dobra. Tak tutaj. Dobra. Dobra, powinno się powieść tutaj. Dobra, jakiś kemp, mówicie. Nie no, panowie, tutaj. Dobra. That is the last of the settlements. All of Megala Hellas is under our control. Dobra, spoko, tam się nie podniecaj, bo to jest niezdrowe dla ludzi w twoim wieku. O, właśnie, ruszyli na nas. Dobra, ruszamy tutaj, jeszcze mamy. Mamy zasoby, świetnie. Tak, jednostki z Akademii. Co możemy jeszcze zrobić? No zrobimy ulepszonych tych. Zrobimy kilku tych. Dobra, ruszamy. Tych poproszę tutaj. Your neglect and decadence will be your downfall. When this day is over, all of Italy will belong to Rome. Thank you for your help. We will provide you with whatever. Dobra. Co możemy zrobić? Mamy te wszystkie ulepszenia, dziadki są. To nam się chyba nie przyda. Koło chyba nam się też nie przyda. Ale z pewnością się przyda więcej katafraktów. Ci łucznicy też są bardzo kuszący, bo robią tutaj robotę. Czy katapulty? No dobra, pójdźmy w to. Dwie katapulty, jeszcze zróbmy sobie może... Dobra, cztery. Krakowski targiet do przodu. Dobra, co mamy? Do zniszczenia jeszcze mamy te tutaj siedliska łobuziaków. No dobra, zrobimy to. Tu są ci łucznicy. Tutaj, dobra, podpinamy ich pod jedynkę. No, fajnie było zrobić tych centurionów. Tylko, że na razie nas nie stać. Dobra. Łucznicy są jak najbardziej wskazani tutaj. No, sojusznik widzę tutaj... Nie za bardzo chce nam pomóc. Tu nam poniszczyli budynki. Ta część jest ok. Patrzmy, co tu jest. Dobra, myślę, że możemy tutaj spróbować uderzyć sobie na te składziki ich. Zobaczymy, co to będzie. O, tu mamy do przejęcia jakieś miasto. From this camp we can strike at the Roman army. Tak zrobimy. Dobra. Może ich troszeczkę tutaj cofniemy. Tutaj. Dobra, to skupiamy się głównie na celach.
robacy tutaj się udzielają. Dobra, tych katafraktów możemy w sumie stracić. Tak jest. Marzę, żeby ich tutaj wyeliminować. Dobra, sojusznik nam pomaga. Falanga tutaj. Dobra. Dobra. Mamy to. No faktycznie, obciśniemy tutaj teraz trochę. A dlaczego nie możemy tego. Aha. Nie, dlaczego nie możemy tego? Czegoś nam brakuje? Jakichś ulepszeń? Wszystko mamy tutaj zrobione. Jesteśmy w epoce żelaza. No wygląda to solidnie. Dobra. Dobra, nie wiem, czy to nie będzie zbytnio przesadzone. Dobra, te balisty są. Są, dobra. My bardzo prosimy te balisty do nas. Wygląda całkiem nieźle. Całkiem to nieźle. Tutaj się skupiamy na tych. Tarka. Dobra, mamy to. Mamy to. At Heraclea, the Romans fled in panic before Pyrrhus's war elephants. When we fought them again at Asculum, they had already adapted to this strange new weapon, and they sent out twin chariots with long robes between them to down the fearsome creatures. The Italian expedition never became the quick victory that Pyrrhus had hoped for. The Tarentines seemed content to let him do their fighting for them. And while he bested the Romans twice in battle, each victory came at the cost of thousands of his best men. One more victory like this, and I will be undone, he told me at one point. And I feared that it was true. Yet he refused to give up hope. Pyrrhus's ambition was to build a Western Empire from which he would conquer all of Alexander's old domains. If Italy could not be easily cowed, he would simply have to turn elsewhere.